Eksperci, raz w roku, najlepiej wiosną, należy zrobić przegląd stawów. Przynajmniej raz w roku, najlepiej wiosną, kiedy chcemy być bardziej aktywni fizycznie, należy zrobić przegląd stawów, żeby uniknąć poważnej kontuzji i zachować sprawność, powiedzieli eksperci podczas konferencji prasowej w Warszawie. Stawy nie lubią braku aktywności, a zimą zwykle mniej się ruszamy, dlatego po dłuższej przerwie w uprawianiu sportów, jesteśmy bardziej narażeni na kontuzje i urazy, ostrzegał specjalista ortopedii i traumatologii Centrum Medycznego w Warszawie Damian Zaborowski. Zdaniem specjalisty, do lekarza powinny zgłosić się osoby odczuwające uporczywy ból w mięśniach i stawach oraz ograniczoną ruchomość stawów, a także narzekające na częste kontuzje, chroniczne zmęczenie i bezsenność. Dotyczy to zarówno osób, które intensywnie ćwiczyły, bo mogło dojść u nich do przeciążenia stawów, jak i tych, które prowadzą siedzący tryb życia, przy biurku i przed telewizorem. Dla stawów niekorzystne są zbyt silne bodźce treningowe, jak też brak higieny i ergonomii pracy, oraz długotrwały stres, nadwaga i otyłość, wyjaśniał lekarz medycyny Zaborowski. Korzystne są natomiast ćwiczenia rozciągające i masaże oraz odpowiednie odżywianie i nawadnianie organizmu. Przyczyną dolegliwości stawowych może być poważna choroba zapalna stawów, często występująca u ludzi młodych, u których na ogół nie jest kojarzona ze schorzeniami reumatycznymi. Wymaga ona odpowiedniej diagnostyki oraz jak najszybszego leczenia specjalistycznego. Jeśli doszło jedynie do zwyrodnienia stawów na skutek ich zużycia lub przeciążenia, przydatna może być coraz bardziej popularna ortopedia regeneracyjna. W takiej sytuacji dochodzi do uszkodzenia chrząstki, którą częściowo można zregenerować dzięki takim zabiegom, jak wstrzyknięcie w zmienione miejsce kwasu hialuronowego oraz pozyskiwanego z własnej krwi osocze bogatopłytkowego lub komórek macierzystych, izolowanych z komórek tłuszczowych, zapewniał lekarz medycyny Damian Zaborowski. Specjalista uważa, że tego rodzaju terapie, jak również odpowiednia rehabilitacja, niektóre osoby na wiele lat mogą uchronić przed poważnymi operacjami ortopedycznymi, jak wszczepienie endoprotezy. Zabiegi regeneracyjne wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Polegają głównie na stymulowaniu organizmu do odbudowy miejsc zmienionych chorobowo. Ponieważ zmiany zwyrodnieniowe trzeba jak najwcześniej wykryć i leczyć, zalecam, żeby przynajmniej raz w roku udać się do ortopedy na przegląd stawów. Dzięki temu możemy uniknąć poważniejszych komplikacji narządu ruchu, przekonywał lekarz medycyny Zaborowski. Dr Michał Michalik z Centrum Medycznego w Warszawie zaleca, żeby na przegląd stawów zgłosić się do lekarza najpóźniej wczesną wiosną, kiedy zwykle zaczynamy być bardziej aktywni fizycznie. Zabiegi regeneracji stawów często wykonywane są u sportowców, u których dochodzi do przeciążenia stawów. Eksperci podczas konferencji poinformowali, że regeneracji stawu barkowego przed 2 laty poddała się Iwona Guzowska, wielokrotna mistrzyni świata i Europy w kickboxingu i boksie. Na spotkaniu z dziennikarzami przyznał się do tego również Łukasz Juras-Jurkowski,
zawodnik tak zwanych mieszanych sztuk walk, MMA. W jego przypadku przeprowadzono regenerację stawów dłoni po wypadku motocyklowym. Niemal wszystkie stawy można poddać zabiegom regeneracyjnym, podkreślił dr Michalik. Eksperci zwracali uwagę, że choroba zwyrodnieniowa stawów nie występuje jedynie u seniorów, coraz częściej narzekają na nią ludzie w średnim wieku. Osoby z tym schorzeniem powinny być nadal aktywne, z tą różnicą, że trzeba się skonsultować ze specjalistą, jak się ruszać i czego unikać. Z danych przedstawionych podczas konferencji prasowej wynika, że choroba zwyrodnieniowa stawów występuje u kilku milionów Polaków, najczęściej u osób po 40 roku życia. Pierwsze zmiany pojawiają się już przed ukończeniem 30 lat. Autor: Zbigniew Wojtasiński.